Witajcie kochani na kanale, dzisiaj zapraszamy Was na kolejny vlog makijażowy. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy taki makijaż w brązach. Bardziej dzienny, nie? No, ale myślę, że w brązach, tak? Tak, pójdziemy w brązy i troszkę chyba w miedzie. No i troszeczkę miedzią zaznaczymy, coś takiego, nie? Wiecie, całkowicie innego, no czego u mnie na kanale jeszcze nie było, jeżeli chodzi o tą kolorystykę i... W czym też się dobrze czuję, bo brązy jak najbardziej mi odpowiadają. Dobrze, to nie przedłużajmy, to zaczynamy. Tak, będziemy mieć... Twarz oczywiście już jest przygotowana, nie? Żebyście, same oczko, żeby po prostu to mega długo nie trwało. To mamy, cieni będziemy używać z Frido, bo mamy dużo brązów i z Inglota. Najpierw może, już masz przygotowane tutaj bazę, masz, zamknij tylko oczy, bazę masz na oczach. Bo właśnie warto, jeżeli będziecie cieniować, zawsze mieć bazę, bo te cienie nam się lepiej blendują i cień dłużej trzyma. Właśnie, dłużej. Wtłaczamy brązik. Teraz akurat mam brąz z Inglota. Pokaż, jak mam już mega zużycie. Widać, że lubimy ten. A powiedz mi, bo ja nie pamiętam, my ją sami skomponowaliśmy, czy kupiłaś już taką gotową? Sami, nie? Kupowałyśmy paletkę pustą i wkłady sobie dokupowałyśmy, jakie chcemy. To była taka fajna, ciekawa opcja, bo można sobie samemu to, co się najbardziej lubi, skomponować. Wtłaczamy jak najwięcej. To jest podstawa tego brązu. Teraz będziemy chciałaś tego, jak cyklasty, tak? Aha. Żeby troszeczkę skomponować. A więc tutaj myślę będzie na środku. Będzie pasował do cwiterka, bo jest też taki. Taki cyklasty, nie wiem, jak będzie w kamerze. W kamerze, nie? Widzę, że bardziej na różowy. Wygląda na taki landrynkowy, a on w sumie jest cyklasty. Tak trochę wklepiemy ci na środku. Może tego cyklastego nawet damy więcej, nie? Możesz, jak najbardziej. Tak. I teraz jeszcze podkreślę ci tym brązem, bo blendować dzisiaj będziemy, znaczy się ładnie na końcu blendowanie. Dzisiaj chciałabym się skupić właśnie bardziej, jeszcze raz tym cieniem tu zaznaczę. Dzisiaj, Kanika, chciałabym ci poszerzyć oko tutaj wszerz i troszeczkę tutaj. Ono będzie tak powiększone, bo zawsze ci robiłam w jedną stronę, dotychczas na filmikach. A dzisiaj... Czyli to będzie już zupełnie inny szkic, styl makijażu. Tak, tak. A dzisiaj bardziej tutaj będzie cień. Tak, jeszcze chciałabym raz podkreślić miedzią. Tak. Teraz zrobię blendowanie. Blendowanie ci zrobię tymi cieniami z Frido. Tylko chciałabym wybrać ten jaśniejszy. Teraz rozcieram cienie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj jak blenduję tym jaśniejszym cieniem, a tutaj jeszcze jak ważne jest blendowanie i sobie zawsze trzeba umiejętnie zrobić swatcha, to zrobię bez swatchy. O. Teraz zrobimy drugie oko. Jeszcze raz. Ja zawsze mówiłam, że kilka razy wtłaczam te same kolory. Potem jeszcze raz sobie poprawimy. Też ważne jest zachowanie tej kolejności, nie? Kolorystyki, jaka była na pierwszym oku.
No i blendować, i blendować. Tak, to jest najważniejsze. Przez to z tej strony masz być, zobaczysz później sobie lustereczko, powiększy ci oko w całość, tak jak gdybym rozszerzała. Dobrze. I teraz jeszcze raz zrobię tym cieniem, może troszeczkę poprawię tym cieniem takim zimnym. Teraz z tego. Tutaj tak troszeczkę. Troszeczkę będę je blendować. Małe punkciki, rozblendujemy je. To już tym cieniem tutaj zaznaczam. O, takie małe punkciki, gdzie zrobiłam, to chcę trochę zaznaczyć. To już jest cień z Frido też. Żeby tak podkreślił ten cień, bo ten cień z Inglotu był taki ciepły. A tutaj ten jest taki zimniejszy i będzie, wiesz, oko ładniejszy. Troszeczkę możemy jeszcze przejść tak. O, jeszcze raz zrobimy tym cieniem. Widzicie, ile to się wraca do poprzedniej czynności, tak jakby, nie mamuś, i do poprzedniego koloru. Żeby zyskać ten efekt. Tą głębię. Ale musi być kilka razy kalka, bo wtedy wiadomo, że te kolory się przenikają. Przenikają, tak. Chciałabym tu trochę tak odciąć, żeby o, tu były te kolory. O. Dobrze. Teraz tak. To mamy. Poczekaj, ty mi zamknięte oczy, ja pomyślę. Troszeczkę tutaj do góry jeszcze. Takim podłogiem. Pędzelka takiego odpowiedniego. O, ten będzie odpowiedni. To jest taka zabawa, ale żeby to ładnie wszystko wyglądało, musimy się troszeczkę pobawić. Dobra, unieś kamikę do góry całkowicie. Tak, do góry. Nie tego, bo ja muszę teraz to zrobić tym. Bo nie robiliśmy. Kamika, czy nie robiliśmy? Kolektor? Pewnym kolektorem właśnie zrobić z tym. Do góry. A chodzi o kolektor. Bo to są te brązy, mają to do siebie, że podkreślają ciśność oczu. Nawet no, jak nie masz, nie? No, ale dzisiaj niestety mam, także przyda się trochę ale kolektora. Nawet jak nie masz, to podkreślają. Mieć takie w czerwieni wpadające, w pomarańczy też dlatego cienie, nie? Ważne jest, żeby... Dlatego nie robiłam ci przedtem, tylko mówię po, nie? O, załapnę teraz troszeczkę pudru.
Nie wyjęłam sobie pudru, niestety, to muszę teraz szukać. Pudra jest fajna, lubię tą gąbkę, wiesz? Też ładnie się nakłada. Puder z Bibo, ale to już wiecie, bo mówiliśmy w poprzednim. A gąbeczka z Frido. Ale wiesz, niektórzy może pierwszy raz oglądają akurat, nie? To polecamy tą gąbeczkę. Tak. Prawdę. Cena super, gąbeczka sprawuje się super. Nie marnujecie produktu, bo ona wcale w produktu nie wchłania. Wszystko jest na waszej twarzy, a nie w gąbeczce. Pokaż jeszcze jak tak. Mi się wydaje, że dobrze. Dobra. Teraz jak myślisz, jakie kreseczki zrobimy? Trochę czarnego cienia, nie. Opadnie. Tylko może nie tego, bo wiem, że ten mi lubił. Myślę o jakiejś kresce, Kalinka, wiesz? A mam brązową kredkę? Pewnie nie. Ja wolę czarną, żeby podkreślić oko, bo brązy to robię taką, wiesz... No to zrób czarną. W sumie czarna zawsze pasuje podobno. Tak? A nie będzie tam w tej szufladce? Tu mam czarną kredkę, wezmę czarną kredkę. To ja zamykam czarną. Oczy, możesz otworzyć na razie, tu ci zrobię. Teraz zamknij. I robię takiej kreski, bo chciałabym, wiecie, jednolitej. Bo chodzi mi o to, żebym tą kredkę potem zblenduje trochę, wiesz? Żeby taką smuszkę tylko... Smuszkę. Bardzo fajnie to wygląda. Brązy to są fajne cienie, ale te ciepłe podnieść do góry też nam... podkreślają co nieco. Możemy wyjść trochę. A tutaj ci rozblendowałam. Poczekaj, ten pędzeleczek, gdzie ja mam, co ci blendowałam? Tym? Tym czy... Czekaj. A tu, a nie, to nie jest. Czekaj, a to? Tym, tym masz. Tak troszeczkę wezmę tego cienia. Weź nie czarnego, tylko właśnie brązowego. Tym brązowym troszeczkę rozblenduję. Wyciągnę, zamknij. To by chciała podkreślić. Teraz też trochę. Nie czujesz, że się sypie ten cień? Nie, nic się nie dzieje. Bo staram go fajnie. Tak wtłoczyć. Fajne są te cienie z Frido, nie? Takie. Już naprawdę polecić je. I trwałe. Tak jak mnie wymalujesz, tak do wieczora jestem ten, nie? No, bez poprawek. To jest ważne, nie? Tak. Troszeczkę tak zaznaczę też, żeby to... Tym bardziej, że ja nie mam jakiejś takiej powieki super, że do niej wszystko przylega. Raczej jest taka, że lubię z niej zjeżdżać. Potem ci pokażę, jak będziesz miała lusterko, jak ci dzisiaj ten makijaż, byś nie widziałaś. Nie miałaś takiego teraz tak do góry? Fajnie. Ja lubię eksperymenty. Makijażowe przynajmniej. Widzisz, już to oko masz bardziej wrażliwe i ono zawsze jest bardziej... mokre. Gorzej mi się... Kącik jest tam mega wrażliwy. No, źle mi się na nim pracuje, wiesz? Widzisz? Dobrze. Szukam jeszcze tego blendowania. Zamknij. Jakby nie było non stop, blendujemy. No. Znaczy ty blendujesz. Unieś. Ale bez tego nie rusz. No nie. Pokaż. Równo.
Dobrze, jeszcze tak troszeczkę tutaj zamknę. Chciałam takie, żebyś miała bardziej dzienne, ale ja jak robię makijaże, to lubię je podkreślać, Kalinka. I żeby były widoczne, no nie? No właśnie. I zawsze tak mnie skłania ku wyraziszczemu oczku. Dobrze. No chciałam Ci powiedzieć tak, Kalinka. Pokażę Ci tutaj. Dobra. Widzisz? Zobacz, te kąciki Ci zaznaczyłam. Wiecie, no, widzisz? Widzę. Te kąciki. I oko, że masz oko te kroszy... Tak. Widzisz? Rozstawienie jest przez oka. Przez to masz bardziej o. Mhm. Bo zawsze Ci robiłam te oczy w tą stronę. Do góry, tak? A dzisiaj mówię, zobaczymy. I też mogą ale być, bardzo nie? A jeszcze nie masz tuszu. Zestaw kolorystyczny. Nawet mi go nie brak. Nie? Nie, ale zrobimy go. No bo no. Nawet do... Filmiku i wiecie, jakbym w razie gdzieś wyszła, no to bez tuszu tak trochę no było śmiesznie. Ale jeszcze podoba mi się ten zestaw i ten model o malowania, nie? Ten no. Sposób. Możemy, słuchaj, model malowania właśnie no, w ten, bo możemy go inny. Robić na inne sposoby, tak? Tak, modyfikować, nie? No. Ale jeszcze kolorystyka też bardzo fajna. Te dzienne mamy tak proste, wiesz co, że one już mnie tak nie inspirują, nie? Nie. Nie szklinka trochę? Nie tak mocno, tak o. Dzisiaj nie rozmawialiśmy dużo, nie? Skupiliśmy się całkowicie na makijażu. Muszę Ci powiedzieć, bardzo podoba mi się ten zestaw. Wiesz, bo na lato to trochę będziemy preferować jaśniejsze kolory, nie? Mm-hmm. W dzień. No bo wieczorny look wiadomo, że zawsze lepiej się bardziej wyrazisto oko, tak, na wieczór jak najbardziej. Na dzień. No i latem makijaż ogólnie twarzy jest lżejszy, nie? No. Ja po prostu lubię malować, wiesz, kogokolwiek. Wiesz, można się bawić jeszcze, bo jest bardzo dużo produktów, nie to? Można wymyślać, czarować. Pewnie. No. Zastanawiałam się, czy kiedyś zrobimy na Bizy z jakimiś kępkami. Kępki albo może tutaj w kąciki. Może taki jakiś zobaczymy. Look jak taki naprawdę wyjściowy, nie? A masz tak ładne, długie rzęsy, że... I szkoda cieniowania potem tak się przykrywa, nie? Unieś do góry. Polecamy Wam, naprawdę dziewczyny, ćwiczcie, malujcie się, podkreślajcie oczy. Eksperymentujcie. Tak. Ten tusz naprawdę pogrubia. To jest ten tusz z Essence, dziewczyny, o którym Wam już mówiłam nieraz. I naprawdę widzicie jest to ładny. Sami, że... Efekt. No ja jestem z niego bardzo zadowolona. Mhm. Ja też. Troszeczkę zaznaczymy. Chociaż tutaj do tego looku, ale tutaj chociaż, co? Mhm. Ja lubię mieć w kącikach... Bo wiesz, ten luk jest bardziej, że odtąd masz oczko, to damy troszeczkę nawet na... Dalej, nie? No, na nos. Dobrze. Teraz matka. Ty mi proponowałaś najpierw błyszczyk, czy najpierw... Bo chcesz wymyśleć... Najpierw to. Chcesz spróbować z tym? Mhm. Dobrze, poczekaj, ja wezmę to na... Ale weź to na... O. Kalinka wymyśliła kredkę. Nie chciałam, wiecie, tym razem nic różowego. No, chciałaś w brązie. Mamy taką kredkę, nie wiem, Kalinka, skąd Sephora. Tak... Sephora. Mhm. W sumie jej tak nie używaliśmy, nie? Czy tak robię sobie kiedyś taki look? Ja nie robiłam. No.
Ja bardziej jestem różowa. Lubię różowe. No właśnie. O, to bardziej jest takie. No. Starczy. No jeszcze trochę. Czekaj, to jeszcze. Ja jeszcze błyszczyku ci troszeczkę dam. To takie brązowe złoto niby, nie? Mhm. Ale wiesz co? Ładne. Troszeczkę dam ci błyszczyku, żeby ci nawilżył te usta, nie? Czy nie? Tak, tak, bo ona... O, ale teraz luk masz wysoko. Ona jest mega... Super taki wyjściowy, Klinka. Tak troszeczkę, o, troszeczkę, wiesz, załagodził tak, nie? Ale nawilżył ci troszeczkę, tak, bo tak kredko wysyka. Malować to nie jest za bardzo, wiesz? Wklepię ci tak trochę. O, bo ona, ja już czuję, jak ją tylko położyłaś, że usta zaczęły, słuchaj, wiesz... w tym makijażu na pewno nagrasz jakiś filmik, nie? Tak, na pewno będzie jakiś filmik. Nie wiem, nie powiem wam kiedy, jak i co, ale coś na pewno będzie. Dzisiaj chciałaś nagrać, ale jest mega. Bardzo mi się podoba. Ja też muszę powiedzieć, że jestem... W ogóle ten styl, nie? Tego rozstawienia, że to oko idzie bardziej... Masz, tak, bo zawsze kładłam nacisk na wydłużanie ci oka. A teraz i podnoszenie, położyłam... nie? Tak. A teraz no możesz otworzyć, masz, no, ale rzęsy bardzo... ci mega wyszły. No ten, znaczy no tobie, bo ty mi malowałaś, ale ten tusz jest naprawdę dobry. I słuchaj, i cena odpowiednia, a tusz zmieniamy, wiadomo, nie? Tak, miesiące, dwa i... Tak, i kupujemy nowy, nie? Dobrze, kochani, to my się będziemy z wami żegnać. I co? Życzymy przyjemnego oglądania. Tak jak mama powiedziała, eksperymentujcie, bawcie się makijażem, wypróbujcie. Tak. Bo to jest nawet przyjemne. Tak, oczywiście. Przy tym się odprężamy, prawda? Tak. No jest, czujesz się troszeczkę inna. Ja się ze sobą czuję lepiej. Ładniejsza, tak? Tak. Ciut. No. Dobra. To pa, słuchajcie, no to do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.